Hej, cześć! Siemaneczko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie na nowej serii na kanale Poke Challenge, serii z gry Pokémon Solar Light Lunar Dark. Gra, którą naprawdę wiele osób mi polecało i myślę, że będzie świetna. Jest to oczywiście gra fanowska, stworzona na własnym silniku gry, w której mamy Pokémony, których normalnie nigdzie indziej nie widzieliśmy, stworzone właśnie tutaj przez fanów, więc będzie się działo, będzie fajnie, bo to tak jakby wiecie, nowy kanał u mnie, no i takie nowe rozpoczęcie z Pokémonami, których kompletnie nie znam. No więc całkiem przyjemnie się to zapowiada. Natomiast moi drodzy, jako że zaczynamy serię na tym kanale, to chciałbym, żeby ten kanał naprawdę dostał takiego potężnego boosta, no bo tutaj teraz będą właśnie wszystkie filmy z Pokémonów, więc jeżeli mogę was prosić, zostawcie łapkę w górę. Ja nie wiem, czy tego dokonacie, ale jakbyście wbili 1000 lajkaczy tak na start, na dobrą serię, to byłoby naprawdę super. No ale to wszystko pozostawiam waszej decyzji, czy seria będzie się podobać. Oczywiście zasubskrybujcie kanał, żeby dostawać powiadomienia, bo ta seria będzie regularna, spokojnie. No i oczywiście strzelcie w dzwona, żeby te powiadomienia naprawdę przychodziły. Natomiast my już teraz oczywiście ruszamy. New game. O, tutaj mamy zapewne pana profesora. Tak, jest start taki jak zawsze. Profesor Pinewood. No ale oczywiście wszyscy nazywają go profesorem Pokémon. Ja nie potrzebuję tutaj informacji co i jak. I tu już mamy pierwszego Pokémona przedstawionego. No proszę, taki bidafa podobny. Co nie? No tak, dla mnie to tak najbardziej przypomina bidafa chyba. Znaczy no bidaf jest brzydszy, ale okej, ten jest słodki w miarę. Okej. Tak, jest wiele nierozwiązanych zagadek, no zdaję sobie z tego sprawę. No i już mamy wybór, czy jestem chłopakiem, czy dziewczyną. Oczywiście chłopakiem. No i tutaj wybieramy imię dla naszej postaci. Tak, więc nie ma co zwlekać, nie ma co czekać. Judy tutaj standardowo. Tak jest. No i co teraz? Czy jestem gotowy? Oczywiście, że jestem gotowy. No i zaczynamy nasze wyzwanie. No w sumie dobrze, że użył słowa wyzwanie, skoro kanał nazywa się Poke Challenge. Okej. Okay. No dobra. Tak więc. Spokojna muzyczka, a jakże. Zaczynamy zapewne w naszym domu. Tutaj jakiś nasz pewnie przyjaciel. Kim jesteś? Hej Judy, czy już skończyłem tutaj wysyłać? Okej, on już też wysłał. No dobra. Mają się skontaktować z tobą tak szybko jak to możliwe. Okej. A czy ja też tutaj wysłałem to moje, można powiedzieć, takie zapytanie, jakąś tam prośbę, pewnie wiecie, o jakąś pracę czy coś w tym stylu. Nie wiem. Nie mam pojęcia, ile nasza postać może mieć lat. Tak, już nie może doczekać się, żeby zobaczyć wszystkie Pokémony. Tak, no ale musimy czekać, aż rozważą to, co im wysłaliśmy. Okej. No dobra, proszę tylko sprawdzić, czy ja też wysłałem. No ale wysłałem, więc jest wszystko ok. Czy w komputerze mogę znaleźć standardowo Potiona, czy... Jest, oczywiście. No co to za rozpoczęcie, jak Potiona nie ma. No dobra. Jeszcze pytanie tylko, czy w koszu na śmieci coś znajdziemy? Pusty, no ale to znaczy... To dobrze o nas świadczy, co nie? Że jednak regularnie czyścimy kosz. O, no proszę. Czy już skończyłem? No oczywiście, że tak. Czemu wszyscy mnie o to pytacie? Zrobiłeś to? Wspaniale. Może wyjdziesz na zewnątrz i zaczerpniesz trochę świeżego powietrza. No i nie zapomnij swoich butów do biegania. W ogóle fajne jest to, że tutaj postaci mają swoje awatary podczas rozmowy. To jest dość ciekawe i raczej rzadko występujące. O, tak wygląda nasze menu główne. Okej, dobra. Natomiast to co? To jest nasz ojciec zapewne. Okej, informuje nas, że laboratorium profesora Pinewooda jest na północy Sultry Town. Czyli też wiemy już, jak nazywa się to miasto. O, no jak ładnie, zielono i w ogóle super. Coś ciekawego mi powiecie? A, jednak widzę, że czasami awatary się powtarzają. Na przykład taki już był. No dobra, tutaj kto mieszka? Nie mogę sprawdzić. A szkoda, być może nasz przyjaciel w tym domu jest. Rodney. Czyżby to był on? No, być może. Tak, to był on, okej. No dobra, ten jeszcze musi tutaj chwilę poczekać. No dobra, rozumiem. Ja tutaj nie będę przeszkadzać członkom jego rodziny. Zamiast tego... O, coś się wydarzyło. A, dobra, już wysłał. Okej. A, dobra, otrzymał wiadomość. No i została zaakceptowana, no proszę. Aha, czyli mam pójść do domu i samemu sprawdzić, jaką odpowiedź dostałem. No, ja jestem ciekaw, bo po pierwsze jestem ciekaw, co to jest tak właściwie. Zaraz zobaczymy. Dobra, nie rozmawiamy z nikim, po prostu wchodzimy na górę, sprawdzamy komputer. Tak, wybacz, że musiałeś czekać. Tak, ale rozważali tutaj. I gratulują nam, ponieważ zostaliśmy tutaj zaakceptowani. Jesteśmy teraz oficjalnym trenerem Pokémon.
No w końcu. Okej, mogę teraz iść do laboratorium Pokémon tak szybko jak to możliwe, żeby otrzymać swojego startera. Fajnie. Bardzo fajnie. Ja nie mam pojęcia, słuchajcie, naprawdę nigdy w życiu tej gry wcześniej nie uruchomiłem. Nie mam pojęcia, jakie to są Pokémony. Nie sprawdzałem tego w żadnym razie. No i jestem ciekaw, po prostu jestem ciekaw. Tak, też wspaniale, a więc idziemy do laboratorium. Okej, więc dla mnie to jest po prostu kompletny szok. Czuję się jak naprawdę taki świeży kompletnie trener. A kto to jest? A więc to jest laboratorium profesora Pinewooda. Kim jest ta różowo-włosa dziewczyna? No witaj. Przybyliście też tutaj po Pokémona? Tak. Dobra, mamy tutaj udać się jak najszybciej tylko to możliwe. Ona już jakiś czas temu tutaj to ogarnęła, no spoko, mieszka w Mossy Town, a więc musiała się tutaj po prostu przejść kawałek. Rozumiem. Powinniśmy pójść tam razem. Jasne, czemu nie? A ty, jestem tak właściwie Rodney, a to jest Judy. Keira. O proszę, chyba nie Keira Metz. miło mi was po prostu obu tutaj poznać. Chodźmy teraz po nasze Pokémony. Ej, mam nadzieję, że jako pierwszy będę mógł wybrać. No, zaraz zobaczymy. O, jest i profesor Pinewood. No, witam, witam. Tak, trzech nowych trenerów, masakra, ta jego twarz jest taka trochę, wiecie, trochę straszna. Tak, przybyliście odebrać swojego startera, tak, tak, mam na imię Rodney, a to jest Keira, a to jest Judy. I wszyscy dostaliśmy informację, żeby udać się do laboratorium odebrać Pokémona. No wspaniale, wspaniale. Chodźcie za mną. Dobra, już widzę trzy Pokémony tutaj na biurku. Tak, witajcie w moim laboratorium. Jak wiecie, jestem tutaj profesorem. Profesorem Pinewoodem, tak, tak mnie zwą. No i dobra, okej. On tutaj bada wszelkiego rodzaju ciekawe zjawiska. Tak, widziałeś pewnie wiele Pokémonów. No, oczywiście, widział. Tak, przebył cały tutaj region i w ogóle poznał mnóstwo osób, mnóstwo zapewne właśnie poksów. Okej. Judy, to niesamowite, no dokładnie, niesamowity profesor, ale ja jestem ciekaw, jakie niesamowite Pokémony ma dla nas. Bo to może być naprawdę ciekawe. Rikoto Region, o proszę, czyli już wiem, jak nazywa się ten region, okej. Każdy trener zaczyna swoją przygodę, mając możliwość wyboru jednego z tych trzech. Tak, mam nadzieję, że wszystkie są super słodkie. No dobra, ale kto wybiera pierwszy? To jest dobre pytanie. Okej, pozwoli nam wybrać, kto ma być pierwszy, okej, rozumiem. Dobra, Keira nie interesuje się, jakiego Pokémona otrzyma, wie, że go na pewno pokocha, okej. A, czyli masakra. Zagramy, wiecie, rzucimy monetą. Dobra, orzeł czy reszka? No orzeł niech będzie. Wygrałem. O, super. Znaczy obstawiam, że co bym wybrał, to bym pewnie wygrał. Chociaż gdyby było odwrotnie, to byłoby ciekawe. Ej, dobra, jakie mamy Pokémony? Są trzy Pokébole, a wśród nich... Ej, fajny Herowor, ej, już mi się podoba. On trochę przypomina mi Turtwiga. Co nie? Ja bardzo lubię Turtwiga i Torterrę, no więc spoko. Dobra, poczekajmy chwileczkę, jeszcze nie. Ej, nie no, też świetny, nie no, Koteł, nie no, dobra, teraz to się zastanawiam nad ognistym. Purlit. A tutaj Salatad. Kurczę, ten znowu mi przypomina startera z ósmej generacji, czyli Sobla. Nie no, powiem tak, wszystkie są naprawdę bardzo fajne. No ale jako, że jest Pokémon Koteł, no to ja chyba wezmę tego Purlita, znaczy Koteł, może to jest jakiś lew w przyszłości, nie wiem. Pokémon ognisty, czy chcę go wybrać? Oczywiście, że chcę go wybrać. Czy chcę mu nadać ksywę? Wiecie co? Nie będę nadawać w tej serii ksywek. Wiem, ostatnio nie wiem, kiedy takie coś robiłem, ale to jest gra, w której mamy zupełnie nowe Pokémony, co nie? I po prostu obstawiam, że nie będę pamiętał ich nazw, jeżeli będę nazywać Pokémony, więc dlatego ta seria będzie taka inna. Niech będą ich oryginalne nazwy. W sumie jak kiedyś się zaczynał grać w Pokémony, to ja wiecie, nigdy nie nazywałem ich. Dopiero potem, jak zacząłem nagrywać na YouTubie, się to zmieniło. No ale dobra, nie nazwę. Mówię, przynajmniej będę pamiętać, że to jest Purlit, bo tak to bym go nazwał, pewnie jakiś Koteł czy coś. I bym zapomniał, jak się nazywam. Więc nie nadajemy mu ksywki. Purlit jest naszym Pokémonem. No i dobra, kto teraz co wybierze? To mnie ciekawi. Mamy Pokémona ognistego. Kto wybierze roślinnego? Rodney. A, Rodney cwaniaczek wybiera wodnego, a to cwaniaczek, dobra. No tak, teraz ostatnia, ale oczywiście nie najgorsza. Keira, czyli Keira wybrała tego roślinnego startera. Okej, bardzo dobrze. Tak jest, będę trenować mojego Pokémona każdego dnia i będę sprawiał, żeby był szczęśliwym.
Tak, liczę na ciebie, Rodney. No dobra, no i to teraz zaczynamy nasz nowy rozdział. Ciekawe, czy ktoś będzie chciał ze mną walczyć, na przykład Rodney, bo Keira na pewno nie. Jesteś najlepszy, profesorze. Okej. No, są szybcy. A to jest jeszcze informacja dla ciebie. Nie musisz trzymać swoich Pokemonów cały czas w Pokebolach. Ej, to jest ciekawe. Czy co, będą chodzić za mną? Super. Pokemon, który jest pierwszy w mojej drużynie, chodzi za mną. Ej, super sprawa. Tadam. Ej, świetnie. Ej, fajnie, fajnie. Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. Mała rzecz, a cieszy. Co nie? Zdecydowanie. Kurczę, muszę pamiętać, żeby tego menu głównego ciągle nie włączać. No ale dobra. O proszę, z dobrym przyjacielem tutaj profesor Pinewood, profesora Oaka, który pochodzi z regionu Kanto. No profesor Oak to jednak wiecie, wielka szycha. Ej, co się dzieje? Ej, przecież dopiero z sobą rozmawiałem, a już mi każesz czekać. Weź ze sobą to, Potion. A czy ja tu nie dostanę jakiegoś Pokédexa? W sumie nie wiem, na razie nikt mi tego nie zaproponował. No dobra, i okej, idziemy w takim razie. O proszę, są już oni. Co tu się dzieje? Tak, zamierza wrócić się do domu i pokazać mamie i słodkiego Pokemona. Widzimy się tam wkrótce, na razie Keira. Okej, dobra. No i co? Nie mówcie, że będzie chciał ze mną walczyć. Czy też jesteś podekscytowany? No trochę tak. Już nie można doczekać się, żeby udać się na drogę i łapać każdego Pokemona. Powiem szczerze, że też zastanawiam się nad łapaniem wszystkich Pokemonów, bo pewnie będzie ich tutaj dużo. Tu jest chyba przeszło 300 nowych Pokemonów. Przeszło. Więc no, może się dziać. O, jesteśmy trenerami, możemy stoczyć walki. Okej. Dobra, let's do it. Zróbmy to. Walka z Rodneyem. Judy versus Rodney. No dobra, jak ma wodny atak, to mam przeklapane. Nieumyślny żart. Salatat, okej. Jak sałata trochę, okej. A my mamy Purlitam. Okej, mamy Scratch, mamy Leer. Ja nie będę się zastanawiać, od razu bij ze Scratcha. Mam nadzieję, że ten atak mam w miarę mocny. Pound, kurczę, może być trochę mocniejszy, nie wiem. A w ogóle jakie są moje statystyki, bo to mnie interesuje. Typ ognisty oczywiście. Czyli mamy chyba naturkę, która nic nie zwiększa, nic nie zmniejsza, co nie? No ale mamy mocny, specjalny atak i speeda. Problem w tym, że na razie nie mamy specjalnych ciosów, tylko fizyczne. Przez co jest szansa, że mogę przegrać tą walkę. No, nie wygląda to ciekawie. Dobra, mogłem użyć raz Lira, no ale nie dokonałem tego, to teraz muszę uważać. Kurczę, możemy to przegrać, ale mam Potiona, w sumie mam Potiony. Tylko żeby Kryta nie trafił. O, ja trafiłem, tylko błagam, nie traf z Kryta. Dobra, nie trafił, nie będę się leczył. Teraz przywalę z Scratcha, wygrywamy to. No, ten Kryt mi trochę uratował, nie muszę się leczyć. O, wbijamy 6 level, tak jest. Ember, no i w końcu Ember od razu na 6 poziomie. To cieszy, brawo Purlit. Tak ma być. Będziesz silnym trenerem na pewno. Okej, uleczy mi Pokemony. No to bardzo miło z twojej strony. Co on ma, jakąś przenośną, wiecie, apteczkę przy sobie? Nie wiem, ale jak leczy, to leczy. Bardzo dobrze, bardzo mi miło. Dobra, zamierza wracać do domu i pokazać świetnego Pokemona. Może ja też powinienem pokazać, nie wiem. Dobra, zaraz zobaczymy. O, jeszcze wyszedł pan profesor, pewnie obserwował naszą walkę, czy nie? Judy, dzięki Bogu, że jeszcze nie poszedłeś. Tak, ma jakąś prośbę dla mnie, okej. Zapomniał dać mi ważnego urządzenia, no to chyba wiem jakiego. Oczywiście. A nie. Smosit, dobra. Dobra, czyli muszę udać się do Mossy Towna. Ja już myślałem, że on da mi Pokédex, ale tam jest pewnie Pokédex, ale muszę go przynieść sobie sam. No dobra, dobra, przyniosę ci paczkę. Okej, nie martw się, zrobimy to. Taki start, można powiedzieć, podobny do tych podstawowych Pokemonów z Kanto, bo tam przecież też pan profesor kazał nam coś przynosić, przesyłeczkę, a potem wyszło, że to są Pokédexy. Dobra, to jest twój pierwszy Pokémon? No tak. A ty też coś powiesz? Tak, jest podekscytowany. Okej, dobra, liczyłem na to, że powiedzą coś więcej. A mogę pójść tutaj do domu naszego przyjaciela? Czy on tu będzie, czy już wyruszył? Nie, już chyba poszedł sobie, wiecie? Chyba sobie poszedł. A nie, jest, to proszę, okej. Wszystko przygotował na podróż. No ja też przygotowałem wszystko. Nie jest aż tak źle. Tak, cieszę się, że ma swojego Pokemona, okej. No ja też się cieszę, że mam naszego towarzysza podróży. Zaraz zobaczymy, co tutaj mamy na południu. Mamy tutaj jakieś tereny wodne, ale niestety iść jeszcze nie możemy w to miejsce. Nie mamy surfa. No dobra, to nieważne. Tutaj jest w ogóle droga zablokowana. Tak, jestem tutaj za wcześnie, żeby zeksplorować drogi 19, 20 i 21. Ło, no to tutaj to rzeczywiście jakoś pewnie później. Do tego Pokebola się jeszcze nie dostanę.
Tutaj dom zamknięty, nie wiem kto tu mieszka, nie wiem, nie wiem. Tu jest centrum Pokémon, okej, okay. Ej, ale ja nie mam jeszcze Pokeboli tak z czystej ciekawości, bo nie pamiętam, ale chyba... A może tam będą Pokebole w tej paczce? Nie wiem. Dobra, w każdym razie nie mamy niestety jeszcze tego. Jest droga za to numer 1. I co takiego ciekawego na drodze numer 1? Jest niebezpiecznie, powiedział nam chłopak, okej. Tutaj mamy kata, no i zaraz zobaczymy, jakie Pokemony na dziko tu występują. O, proszę, Pokemon z intra, Hamstar. No tak, no bo w sumie taki trochę chomik, więc nawet pasuje. Dobra, potraktuj go emberem, mamy fajny specjalny atak. Dlatego bijemy mocno, świetnie. Okej, w ogóle muzyka, jak słyszycie tutaj w walce, z czwartej generacji, jeżeli się nie mylę, więc bardzo fajna. No szczególnie, że to takie nawiązanie, że wiecie, czwarta gena, remake'i wychodzą, więc no spoko. Tu nie przejdziemy, tutaj okej, nachodzę się w tej weftę, ale chciałem to sprawdzić. Uuu, a tu jakiś Pokémon Liseł. Tak jak tamten Hamstar był zapewne Pokémonem typu normal, to ten Electreeter, normalnie bym tego nie powiedział, ale zapewne musi być Pokémonem o typie elektrycznym, sama nazwa wskazuje, a zresztą no tak pasuje nawet na, trochę na typ elektryczny, taki elektryczny lis. Ciekawe. Tam nie przejdziemy. Jeszcze tutaj czeka nas pierwsza. Jednak nie walka. A już myślałem, że będzie walczył. Tak, jakbym miał headbata, to mogę przywalić w te drzewka i może spaść Pokémon, co jest ciekawe. No ale tego nie zrobimy, bo headbata nie mamy. Dobra, kolejny Hamstar. Złapię Hamstara, oj złapię, o to się nie martwcie. Wszystko ogarniemy. No ale teraz jeszcze musimy się z tym wstrzymać. Kurczę, zabrałem mniej niż połowy życia, pewnie przeżyję. No chyba, że będę miał szczęście i padnie. A, ale poparzenie, dobra, nawet jak mnie uderzy, to ataki fizyczne teraz są osłabione. Kurczę, normalnie zabrałby mi 6 HP pewnie, a tak zabrał 3, no więc nie jest źle. Ale dobra, expić, expić, musimy szybko wbić 8 level. No i tu już chyba będzie walka. Też nie? Jesteś trenerem, powinieneś wziąć Potiona, żeby leczyć Pokemony. Okej, okay, z chęcią wezmę, dzięki. Potion jak najbardziej się przyda. Dobra, tutaj coś ciekawego, że tu jest po prostu jakiś szybki powrót. O, jest coś ciekawego, Pokeball, a tutaj kolejny Potion. Normalnie Potiony lecą jak szalone miksturki lecznicze wszędzie. Dobra, tam będzie pewnie wyjście. Tutaj mamy już Mossy Town, czyli miasto, do którego miałem się dostać. Jesteś nowym trenerem, czyż nie? Czy znasz ten budynek? Ej, serio, nie musisz mi opisywać Pokémon Center, nie no. Dobra, on musi mi to wszystko opisać, jak widać, no niestety. Takie życie, chodź za mną, młody trenerze. O, od razu na górę mnie prowadzi. A, bo tu jest market, to tu będzie przesyłka. Dobra, możesz tu kupić całą masę rzeczy, jak potiony, pokebole, okej. Jasne. Tu jest waiting area. Okej, tutaj dużo trenerów czeka ze swoimi Pokémonami, możesz z nimi porozmawiać. Mają wiedzę odnośnie tego regionu. Tu jest komputer, tu oczywiście możemy, wiecie, oddawać Pokémony, itemki, wiadoma sprawa. Tak jest. One wtedy trafiają tam na trochę do profesora Pinewooda. No i to jest najważniejsze miejsce w centrum Pokémon, czyli stacja lecząca. Tak, będzie leczyć tutaj twoje Pokémony, a tutaj... Czy tu będą jakieś wymiany też możliwe? Quest floor. A nie, ej, ale fajne, tutaj mamy miejsce, w którym ludzie oczekują i mogą nam dawać jakieś zadania. Ej, fajne, podoba mi się to, naprawdę. Spoko, bardzo spoko. Oj, niektórzy będą też tradeować chcieli. Okej, okay, bardzo fajne. Bardzo fajne. Jeżeli masz Pokegira, to jest bardzo pomocne. Tam mamy quest loga, gdzie wyświetlają nam się zadania. Okej, okay, ciekawe. Tak, muszę pomyśleć, żeby otrzymać ten przedmiot, tylko ciekawe od kogo? To jest dobre pytanie. Ciekawe od kogo. Dobra, mój Pokémon jest minimalnie ranny, dlatego poprosimy siostrę Joy o to, żeby nam uleczyła tego naszego Poxa. Dawaj, dawaj. Taka ładna strzykawka się wyświetla. Okej. Okay. Natomiast czy tu rzeczywiście jest paczka do odebrania? Tak, wyprzedali się. Co? Ach, ty jesteś Judy. Ach, dobrze. Profesor mówił, że przyjdziesz tutaj po paczkę. Proszę bardzo. I otrzymujemy paczkę dla profesora Pinewooda, którą no teraz musimy zanieść mu. No i mówię, przekonam się, czy są tam Pokebole, czy tam jest Pokédex, czy tak właściwie co takiego ciekawego. Tak, też nie może doczekać, aż dostanie Pokemona. Tutaj może tu jest jakiś przedmiot. Nie. Na tej plaży nic nie ma. Już widzę, że dużo wody w tym regionie, co nie? Jedno miasto z dostępem do morza, drugie miasto z dostępem do morza. Tutaj jeszcze jakieś domki, może coś akurat interesującego. Ktoś mi coś powie, no nie wiem.
Dobra. Tak, ty jeszcze jesteś za młoda, ale zamierza zostać siostrą Joy. Okej, okay, czuję się bardzo źle. Okej, okay, dobra, no tak, chora. No ale okej, okay, tu mamy przejście dalej i tu pewnie nie możemy, póki nie oddamy paczuszki. A, no tak, tu znowu zobaczcie, że znalazł jakieś ślady, masakra, to jest nawiązanie do regionu Hoenn, gdzie też nie zostaliśmy przepuszczeni, póki właśnie nie wykonaliśmy wcześniej innego zadania. Okej, okay, spoko. Natomiast są jeszcze dwa budynki, a nuż ktoś daje nam coś ciekawego, albo jakieś dobre info, bo info zawsze się przyda, ciekawe. Ej, to jest... proszę bardzo, czy to jest dom Keiry? A jest Keira, Keira jest w domu, masakra, wszystko takie różowe. Pasuje do jej włosów. Tak, też powinienem zrobić to samo, ja już rozpocząłem moją podróż, prawie, no tylko muszę się jeszcze wrócić do rodzinnego miasta, spokojnie. Dobra, tutaj nic zapewne ciekawego i jeszcze jeden domek. Kim ty jesteś? Co ty tutaj robisz? No w końcu ktoś, kto się zdziwił, że wchodzę do jego domu. Nie możesz tak sobie wchodzić do domów innych ludzi. Co? Że drzwi były otwarte? Ach, musiałem zamknąć je... zapomnieć je zamknąć. Okej. Okej, no ale dobra. Coś mi powiesz ciekawego? Tak, zwykle większość domów w Rikoto jest otwartych dla wszystkich, tylko niektóre są zamknięte. Dobra, dobra, dobrze wiedzieć, ale widzicie, oburzona, że tutaj wszedłem, ale nie dziwię się w sumie, w te kwiaty wchodzić nie mogę. No dobrze, moi drodzy, w kolejnym materiale udamy się i oddamy paczuszkę panu profesorowi. Zobaczymy, czy są tam pokebole, czy tam jest Pokédex, czy tak właściwie co takiego. Natomiast mam nadzieję, że seria wam się podoba, że takie czasami może trochę krótsze w okolicach 25 minut, ale może codzienne materiały będą wam się podobać, dajcie znać. Nie zapomnijcie też właśnie na końcu strzelić lajkacza, bo tak jak mówiłem, chcę zobaczyć, czy ta seria będzie wam się podobać. Przy okazji chciałbym, żeby ten kanał naprawdę dostał takiego fajnego boosta na start. No ale to już wszystko mówię, zależy od was. Subskrybujcie, walnijcie w dzwonek, a... to tyle na dzisiaj, widzimy się wkrótce. Cześć i czołem i do kolejnego. Hej!